just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you gotta do is say. Przyjechaliśmy tutaj z polecenia naszych przyjaciół. Nakręciliśmy się, jak wspomnieli, o tym, że można karmić tu sarenki. No i jakież nasze zdziwienie, kiedy oczywiście jest tutaj pole. Możecie karmić kozy, są dwa osiołki. Tutaj, tato, to są Daniele? Tak. Daniele, jakieś sarenki też biegają właśnie. No i ogólnie po całym tutaj miejscu chodzi się takimi ścieżkami jakby przez las. Taka dosyć zakorzeniona ścieżka. Ale jedyny minus, który tutaj jest i jeszcze jesteśmy strasznie zawiedzeni, to jest ogromna grupa. Wojtek, naliczyłeś tu ile mniej więcej osób? Wojtek mówi, że z 80 osób naliczył, więc to jest potężna grupa. Ja myślałam, że będzie z 50. Ale co jest właśnie najgorsze w tej grupie, że wiecie, ciężko się w takiej grupie ogląda. Po pierwsze jest głośno, po drugie każdy chce zobaczyć jakieś tam zwierzę, więc są takie, może nie przepychanki, ale po prostu jest mega tłoczno. Ciężko się skupić, więc to jest bardzo duży minus. No i jak za bilet w cenie 50 zł za normalny, dziecko do 3 lat wchodzi za darmo, to jest, uważam, gruba przesada, bo nieraz byłam w różnych takich miejscach, nie wiem, zoo, w różnych miejscach, gdzie można zobaczyć zwierzęta i faktycznie wyglądało to fajnie. Zakończyliśmy zwiedzanie. Potem jeszcze na końcu były takie zwierzęta typu kuna, ptaki drapieżne, co tam było jeszcze? Żurawie. Kury były. Sarny. Tak, no żurawie, no sarny, tak mówiłam, Daniele. Bocian, no to też tak. No i ogólnie jakby podtrzymuję fakt, że po pierwsze 50 zł od osoby to jest bardzo dużo. Mi się wydaje, że 20 zł spokojnie mogłoby być, bo nieraz się tak tyle płaci w takich miejscach. No i ta druga sprawa, za dużo ludzi, ale tu się dowiedzieliśmy, bo tak jedna pani zapytała właśnie, co się dzieje, że jest tyle osób, a już była, mówiła chyba 2 razy, tak? I że nigdy tyle ludzi nie było, a pani powiedziała tak, że wygląda to w ten sposób, że ile po prostu ludzi się zbierze, tyle wpuszczają. To jest absurdem w ogóle. Nie ma przewodników. Bo właśnie nie ma też przewodników, nie? Tak. I to jest problem, ale... Grupa za nami była następna, to może miała 20 osób. 20 osób to jest następna grupa? Ja pierdolę, nam się musiało tak właśnie trafić. Dużo osób, taki, ale dobra. Co chciałam powiedzieć, to jest nawet nie kwestia tego, że się trudno zwiedza, bo jest za głośno. Nie da się wszystkiego opowiedzieć. Tak, ona ale też... miała taki mały komfort. Tak, tak, bo za dużo ludzi, też nie słychać, co mówi przewodnik, wszyscy ludzie gdzieś tak... płaczą, no. Tutaj się jedno wywróciło, w kupę wpadło. Dobra, ale dobra, pomijając fakt naszego komfortu, to też chodzi o komfort zwierząt. Zwierzęta też nie lubią, jak jest bardzo dużo ludzi, jak jest głośno, więc no słabo, bo fajnie by było, żeby po prostu podzielić tych ludzi na jakąś tam część, żeby część poczekała i jakoś to w ten sposób ograć, nie wiem. Więc pod tym kątem słabo, ale fajnie mu wszystko zobaczyć. Nie po co pół godziny, tylko co 15 osób, tylko wtedy co 15 minut, albo co 10, tylko musiało być więcej przewodników. Ogólnie fajnie, zobaczyliśmy zwierzątka, zawsze taka atrakcja dla dzieci. Chociaż Gloria w którymś momencie pytała, idziemy na trampolinę? Albo na przykład, jak zobaczyła samochód, pytała, jaki to jest samochód? No bo oczywiście samochodziara, no to musi tak jeszcze pytać. Ale tak czy tak fajnie, a teraz jesteśmy w restauracji, która się nazywa Port Jachtowy Tawerna. I jemy sobie obiadek, a potem zobaczycie, co się będzie działo. Drinking champagne on the beach of Malibu. Cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car. Ja zdecydowałam się na pierogi rybne. Natomiast Wojtek ma pieczonego sandacza. Ale chyba się ze mną podzieli też. Nie tylko z dzieckiem, bo widzę, że apetycznie to bardzo wygląda. No way. A co ty będziesz teraz robić? Płynąć statkiem. Cieszysz się? Tak. Moi drodzy, wypływamy w rejs. Dokładnie będziemy płynąć sobie takim statkiem Faryj 3. I czeka nas godzinny rejs. Godzinna trasa. Podekscytowany?
Gloria pokazywała lepszą ekscytację niż ty. I jest nasz statek, proszę bardzo, w całej okazałości. Fajny. Taki nie za duży, nie za mały. Pary, czwórka, no to już jest konkretne bydle. Mi się kojarzy z tymi statkami, co pływały na olimpiadzie. Na pewno kojarzycie, jak oglądaliście rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich. Na tarasie są zapalone lampki, które robią mega klimat, a my z mamą byłyśmy tutaj u pani Magdy, ponieważ wzięłyśmy dla taty taki torcik bezowy. Nie mamy świeczki, więc zmieniałam papierek i zawsze coś. Mama nie chciała nic na słodko, a my z Wojtkiem mamy taki sernik z lemon curd. Więc... Tyle tego jest, że ja też zjem. Ale właśnie są ogromne i jak miałam przez chwilę takie, że te dwie porcje to jest dużo, więc odpalamy świeczkę i idziemy śpiewać 100 lat. I robimy imprezę. Wieczorna potańcówka. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się, a teraz pora spać. Ja już się wykąpałam, ogarnęłam, nałożyłam pielęgnację, więc żegnam się z Wami i przypominam, moi drodzy, o subskrypcji kanału, bo zerknam sobie statystyki i prawie 60% osób ogląda mój kanał, moje filmy bez subskrypcji, tak nie może być, więc tu proszę, o tu na moim czole, czerwony znaczek subskrypcji. Boże, to idź. Znaczek subskrypcji, taki sam znajduje się poniżej, także klikajcie, jak jest szary, to znaczy, że mnie subskrybujecie. Z góry bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmów.